Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wszystkie drużyny Ekstraklasy rozegrają jeszcze po dwa spotkania. Akademiczki w czwartek mogą zapewnić sobie piątą pozycję. Do tego wystarczy nie przegrać. Zespół z Wrocławia ma jednak na pewno inne cele na ostatni występ przed własnymi kibicami. Po przegranej w ostatniej serii AZS chce wysoko wygrać i rozstać się ze swoimi fanami w bardzo dobrych nastrojach. Weekend niestety nie należał do piłkarek z Wrocławia, które niespodziewanie przegrały z niżej notowanym rywalem. Uległy w Piasecznie drużynie Gosiru 1-2. Jedyną bramkę dla przyjezdnych zdobyła Oliwia Maciukiewicz. Dwa ciosy Magdaleny Dudek spowodowały jednak, że komplet punktów pozostał w Piasecznie. Czarni podejmowali w sobotę walczącą o mistrzostwo kraju drużynę Zagłębia Lubin. Miedziowa ekipa nie pozostawiła złudzeń, kto jest lepszy. Wygrała w Sosnowcu 3-1 i wciąż ma szansę na złoto mistrzostw Polski. Wrocławianki wierzą w wygraną z kilku powodów. Po pierwsze, są w całkiem przyzwoitej formie. Po drugie, już w czwartek chcą sobie zapewnić piątą pozycję w lidze. Wreszcie po trzecie, pałają, rządzą rewanżu. Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się bowiem wygraną sosnowiczanek. Zespół czarnych 3 punkty zapewnił sobie dopiero w samej końcówce spotkania. Bramkarkę AZS-u pokonały wtedy Nicole Kaletka w 85. i Renata Warunek w 90. minucie. Początek meczu AZS-u Wrocław z czarnymi Sosnowiec już w czwartek o 17 na stadionie przy ulicy Mianowskiego we Wrocławiu. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.